Dzień dobry Państwu. Serdecznie witam w kolejnym wydaniu programu naszej Credit Union. Dziś 17 grudnia. Ten dzień to jeszcze jedna rocznica i dowód na to, jak tragicznie w najnowszej historii Polski zapisał się ten miesiąc. 46 lat temu doszło do masakry stoczniowców w pobliżu przystanku kolejki Gdynia-Stocznia. O wydarzeniach i mitach grudnia 70 mówi Jakub Sobieniowski w relacji telewizji Polsat. Zdaniem części historyków Solidarność, która narodziła się w sierpniu 80 roku, została poczęta w grudniu roku 70 z krwi 44 osób zabitych przez wojsko i milicję oraz ponad 1000 rannych. Janek Wiśniewski padł. Do wybuchu doszło po ogłoszeniu podwyżek cen żywności szybko, jednak w swoich hasłach i żądaniach protestujący udowodnili, że chodzi im o coś więcej. Opanowali transporter opancerzony Topaz, to z biało-czerwoną flagą krążyli tym pojazdem po Gdańsku. To przypomina powstanie. Co ewidentnie było właśnie odwołaniem do powstania warszawskiego. Tak upada pierwszy mit komunistycznej propagandy, która nawet teraz zaciemnia obraz tych wydarzeń. Nie chodziło o podwyżki. Ktoś krzyknął, idziemy na miasto pod komitet. No i wtedy wszyscy stoczniowcy równym krokiem wyszli drugą bramą. Stoczniowcy, robotnicy przede wszystkim, ale protestowali nie tylko oni. To mit drugi. Wśród zabitych było dwóch studentów, a więc wbrew propagandzie PRL nie czuli się oni zawiedzeni brakiem robotniczego poparcia w marcu, dwa lata wcześniej. Stefana Stawickiego, ucznia, lat 16. Kolejny mit strajkowało tylko Wybrzeże, a naprawdę protestowało kilkadziesiąt tysięcy osób. W Gliwicach, Wałbrzychu, Krakowie i Białymstoku. To była próba rewolucji. A gdyby jeszcze raz, gdzie popełniono błędy? Ja przez 10 lat się zastanawiałem. Jeszcze raz nastąpiło, 10 lat później. Było to jednak 10 lat zakłamywania prawdy o grudniu 70. Nawet rodziny ofiar, to nie tylko filmowa fikcja, miały problemy z ustaleniem, co się stało z ich bliskimi. Przypominam, ani słowa. Kłamstwa rozpowszechniały partyjne ulotki zaraz po wybuchu protestu, w czasie jego trwania i po zakończeniu. Prasa zaczęła o tym pisać pod koniec grudnia. Na ławie oskarżonych zasiadło 12 osób, wśród nich Wojciech Jaruzelski, wtedy minister obrony narodowej, i Stanisław Kociołek, wtedy wicepremier, nazywany katem Wybrzeża. To kolejny mit, że był jednym z niewielu, którzy nie proponowali użycia broni. Akurat był tym członkiem kierownictwa, który opowiadał się przez cały czas za rozwiązaniami politycznymi. W sierpniu 80 jednym z żądań związkowców była budowa pomnika ofiar grudnia. To tu odbyły się uroczystości upamiętniające te wydarzenia. Bez grudnia 70 nie byłoby sierpnia 80. Nie byłoby pewnie też grudnia 81, ale i czerwca 89. I wolności. Ta opinia powtarzana jest często. Właściwie przy okazji każdej z tych rocznic. Ale im częściej się powtarza, tym trudniej zapomnieć. W miniony wtorek, 13 grudnia, w całym kraju odbywały się obchody 35. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Manifestacje i marsze przeszły ulicami m.in. Warszawy, Krakowa, Gdańska i Łodzi. W stolicy miało miejsce kilkanaście zgromadzeń, w tym manifestacja Prawa i Sprawiedliwości. Morze biało-czerwonych flag powiewało dziś na Placu Trzech Krzyży. Polacy przyszliby uczcić pamięć tych, którzy zginęli za wolną Polskę. Na manifestacji obecni byli członkowie rządu wraz z premier Beatą Szydło. Na Placu Trzech Krzyży głosy zabrał prezes PiS-u Jarosław Kaczyński. Pamięć o tym wydarzeniu musi trwać w narodzie, bo musi także trwać pamięć o tym, co działo się w Polsce między 1944 a 1989 rokiem. Musimy to pamiętać. Musimy pamiętać to straszne doświadczenie, i musimy ciągle przekonywać tych, a wciąż ich jest dużo, którzy nie do końca, a czasem zupełnie nie uświadamiają sobie, z czym wtedy mieliśmy do czynienia. Dzisiejsze wydarzenie ma także wymiar współczesny, dodał prezes PiS-u. To dzisiejsze spotkanie to wspomnienia, to pamięć, ale to także współczesność. To także walka o to, by droga ku dobrej zmianie, by droga ku lepszej, sprawiedliwszej Polsce była drogą ciągle otwartą, byśmy mogli po niej iść i dojść do ostatecznego zwycięstwa. A częścią tego zwycięstwa będzie przynajmniej moralne, a w niektórych wypadkach także i karne rozliczenie tych, którzy kiedyś dopuszczali się na Polakach zbrodni.
na obchodach 35. rocznicy wybuchu stanu wojennego. Obecni byli także działacze antykomunistycznej opozycji, m.in. legenda Solidarności Andrzej Gwiazda. W tym roku po raz pierwszy w życiu na mszy pogrzebowej za pułkownika Łupaszkę zaśpiewałem w ojczyznę wolną pobłogosław Panie. I proszę Państwa, z tą wiarą bierzmy się do roboty, a mamy rząd, który nam pomoże, a nie przeszkodzi po raz pierwszy od 1939 roku. Zgromadzeni na Placu Trzech Krzyży modlili się za ofiary stanu wojennego. Żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską. Tego dnia znaleźli się niestety również tacy, którzy wykorzystali tragiczną datę 13 grudnia do walki politycznej. Antyrządowe demonstracje zainicjował tzw. Komitet Obrony Demokracji. Celem tzw. strajków obywatelskich zainicjowanych przez Komitet Obrony Demokracji jest odsunięcie od władzy Prawa i Sprawiedliwości. W 81 polskich miastach odczytano dziś 13 postulatów, w których zażądano m.in., tu cytat, dymisji rządu Beaty Szydło, przestrzegania zasady rozdziału państwa od kościoła oraz wycofania się z reformy edukacji. W Gdańsku postulaty protestujących zostały przekazane wojewodzie pomorskiemu. Nie ma zgody na tego typu traktowanie i dzielenie Polaków. Antyrządowe okrzyki wznoszono także m.in. w Lublinie czy Warszawie. W stolicy protest pod hasłem Stop Dewastacji Polski przeszedł sprzed byłej siedziby Komitetu Centralnego PZPR pod siedzibę Prawa i Sprawiedliwości. Uczestniczyli w nim m.in. lider KOT Mateusz Kijowski, były prezydent Lech Wałęsa oraz liderzy opozycji Grzegorz Schetyna i Ryszard Petru. Kiedy jesteśmy razem, to nie damy sobie nic odebrać. Nasze prawa zostaną naszymi prawami. Nasze wolności zostaną naszymi wolnościami, bo wolność jest w nas. Liczne kontrowersje budzi termin odbywających się dzisiaj manifestacji. Gdyby nie demokracja, o którą przed laty walczyliśmy, oni nie mieliby dzisiaj prawa wyjść na ulicę. Jakiej demokracji oni bronią, pyta Zbigniew Stefański z Solidarności Stoczni Gdańskiej. My walczyliśmy o dobro dla tego kraju, dla naszej ojczyzny. Walczyliśmy o zakłady pracy, o nasze miejsca pracy. A ci, którzy w tej chwili twierdzą, że usiłują tu walczyć o obronę demokracji, niech się zastanowią nad tym, co mówią. Jaka obrona i, przepraszam, demokracji? Stan wojenny nie jest dniem, w którym świętujemy, ale dniem, w którym wspominamy ofiary tych tragicznych wydarzeń, dodaje działacz gdańskiej Solidarności. Rzeczywiście, może KODowcy razem z ZOMowcami byłymi i z bezpieką mogą to uznawać za święto, swoje święto, bo oni wtedy nas pacyfikowali, nas zabijali i nas tłukli. W Warszawie Marsz KOT spotkał się z kontrmanifestacją. Swój sprzeciw wobec działań demonstrantów wyraził Związek Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym. A teraz zapraszam na kilka dalszych wiadomości z kraju, przygotowanych przez Telewizję Trwam. Po raz kolejny z inicjatywy polskiej opozycji Parlament Europejski debatował na temat sytuacji politycznej w Polsce. Pierwotnie debata miała się odbyć wczoraj w 35. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. Została jednak przesunięta o jeden dzień. Unia znów ingeruje w wewnętrzne sprawy polskie. W Parlamencie Europejskim odbyła się dziś czwarta w tym roku debata na temat praworządności w naszym kraju. O dyskusję na ten temat wnioskowało Porozumienie Liberałów i Demokratów na Rzecz Europy. Debata rozpoczęła się od przedstawienia przez Komisję Europejską oceny sytuacji w Polsce. Gwarantowanie praworządności jest wspólną odpowiedzialnością wszystkich instytucji europejskich. Jest to w tej chwili ważniejsze niż kiedykolwiek w przeszłości. Dlatego wsparcie Parlamentu Europejskiego jest bardzo ważne. Jest to konflikt, który Komisja Europejska prowadzi z rządem polskim, a nie z Rzeczpospolitą. I na pewno nie jest to konflikt z narodem polskim. Według rządu Prawa i Sprawiedliwości zalecenia Komisji Europejskiej były bezzasadne i nie ma prawnych możliwości, by je wdrożyć. Ponadto europosłowie zwracają uwagę, że Unia ma większe problemy niż debata o Polsce. Kolejna debata na temat praworządności w Polsce, która została sprowokowana przez sfrustrowaną część opozycji, która nie mając szans szuka poparcia wśród Europejczyków. Teraz próbuje się w inny sposób nieco
wpływać na demokratycznie wybrany rząd przy wielkiej wybrany również przy wsparciu, nie wiem, opatrzności Bożej, więc tylko należy mieć nadzieję, że oni to wszystko wytrzymają i nie ugną się. Europoseł Mirosław Piotrowski mówi wprost, ta debata jest pozbawiona sensu. Sytuacja już nawet nie jest kuriozalna, jest żenująca. Opozycja będąca w Polsce po raz czwarty z rzędu w tym roku wszczyna awanturę na forum Parlamentu Europejskiego. Nie zdają sobie sprawy z podstawowych zasad, że herbata nie stanie się słodsza od samego mieszania. Trzeba dosypać cukru, a tego cukru nie ma. Od momentu, gdy w styczniu tutaj w Parlamencie Europejskim pojawiła się pani premier Beata Szydło i wszystko wyjaśniła, nic się nie zmieniło. Debata początkowa miała odbyć się we wtorek, ale z uwagi na 35. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego dyskusję na wniosek europosła SLD Bogusława Liberackiego przesunięto na środę. Wnioskowałem, żeby w ogóle przesunąć możliwie daleko, ale żeby na pewno nie było 13 grudnia. Okazało się, że najdalej jak się udało to 14 grudnia. Chcę się opowiedzieć za tym, żeby komisja, spełniając swoją funkcję nadzorcy przestrzegania prawa, stosowała te same normy w stosunku do wszystkich państw i do każdego państwa, niezależnie od tego, jaki rząd w danym państwie rządzi. Debata na temat Polski coraz mniej interesuje także europosłów z innych krajów. Wystarczy spojrzeć na frekwencję podczas tego typu dyskusji. Poseł z Wielkiej Brytanii Roger Helmer uważa, że parlament nie powinien się mieszać w wewnętrzne sprawy krajów członkowskich. To niepokojąca sytuacja w Brukseli czy w Strasburgu. W instytucjach unijnych nie znamy wszystkich spraw poszczególnych krajów członkowskich. Mam nadzieję, że Polacy zignorują to, co działo się podczas dzisiejszej debaty. Za każdym razem debata o Polsce w Parlamencie Europejskim skoordynowana jest z akcjami protestacyjnymi. Można więc wnioskować, że wcale nie chodzi o praworządność w Polsce, a raczej o polityczną grę ze strony opozycji, która inicjuje tego typu debatę. 8 grudnia w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny rodzina Radia Maryja dziękowała w Bydgoszczy za 25 lat istnienia tej katolickiej rozgłośni. Uroczystej mszy świętej w Bazylice Świętego Wincentego a Paulo przewodniczył ksiądz biskup Jan Tyrawa, ordynariusz diecezji bydgoskiej. Główne uroczystości 25. rocznicy powstania Radia Maryja odbyły się w minioną sobotę w Toruniu. Druga ich część tradycyjnie obchodzona jest w Bydgoszczy. To drugie po Toruniu miasto, gdzie na początku istnienia rozgłośni słyszalny był jej głos. Centralnym punktem dzisiejszych uroczystości była msza święta, której przewodniczył i homilię wygłosił ordynariusz diecezji bydgoskiej ksiądz biskup Jan Tyrawa. Kiedy dziś świętujemy jubileusz 25-lecia Radia Maryja, ze zdumieniem stwierdzamy, jak wpisuje się ono w historię naszego narodu, w to splątanie, jak pouczał prymas tysiąclecia, powiązanie niesłychanie bogate najrozmaitszych właściwości i nurtów duchowych, których rozparcelować się nie da. A że niekiedy radio to musi walczyć również o swoją wolność, to powiedzmy szczerze, niekiedy dobrze mu na to wychodzi. Dzisiejsze uroczystości uświetnił koncert orkiestry Wiktoria, działającej przy parafii Matki Bożej Zwycięskiej w Warszawie-Rembertowie. W ciągu 25 lat Radio Maryja z regionalnego radia stało się rozgłośnią nadającą na cały świat. To głos prawdy i patriotyzmu, budzący nadzieję i będący ostoją w codziennym życiu milionów Polaków, zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. Decyzją Ojca Świętego Franciszka ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski będzie nowym metropolitą krakowskim, poinformował nuncjusz apostolski w Polsce ksiądz arcybiskup Salvatore Pennacchio. Święcenia biskupie ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski otrzymał 29 czerwca 1997 roku. Po latach posługi w archidiecezji poznańskiej ojciec święty Benedykt XVI mianował go arcybiskupem metropolitą łódzkim. Znać Chrystusa, każdego dnia pogłębiać wiedzę o Chrystusie i dzielić się nią. To przesłanie, jakie zostawia wiernym archidiecezji łódzkiej. Nie ma innej drogi, by osiągnąć pełnię człowieczeństwa. Nie ma też innej drogi, by zbudować społeczeństwo, które autentycznie dąży do realizacji wspólnego dobra, jak droga, którą wyznaczył Jezus Chrystus sobą, swoim nauczaniem,
swoim królowaniem. Na stanowisku metropolity krakowskiego ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski zastąpi wieloletniego osobistego sekretarza świętego Jana Pawła II księdza kardynała Stanisława Dziwisza, który przechodzi na emeryturę. Witamy w naszej archidiecezji, to chciałem bardzo mocno podkreślić i powiedzieć, nowego arcypasterza, księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Modlimy się o Boże błogosławieństwo w nowej misji powierzonej mu przez Ojca Świętego Franciszka. Wolę Ojca Świętego przyjąłem w duchu posłuszeństwa i wdzięczności, podkreśla ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski. Powiedziałem Ojcu Świętemu to, co chyba nie tylko się czuję, ale co trzeba w takim momencie powiedzieć, że wiem, że Ojcu Świętemu się nie odmawia, a z drugiej strony proszę go o modlitwę. Poprosiłem też o błogosławieństwo na tę posługę, co on uczynił wielkim sercem, wielką życzliwością. W myśl prawa kanonicznego ingres nowego pasterza archidiecezji ma nastąpić w ciągu 2 miesięcy. Wcześniej dojdzie jednak do spotkania księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego z księdzem kardynałem Stanisławem Dziwiszem. Nowy metropolita krakowski to człowiek otwarty na dialog, mówi rzecznik archidiecezji ksiądz dr Piotr Studnicki. Przez długie lata pracował duszpastersko, zwłaszcza z młodzieżą. Myślę, że to też w Krakowie, mieście duszpasterskim, duszpasterstwa młodzieży, to też nie jest bez znaczenia. W minioną sobotę ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski przewodniczył mszy świętej będącej centralnym punktem uroczystości 25. rocznicy powstania Radia Maryja. Zbliża się do końca proces w sprawie afery podsłuchowej. Prokuratura żąda 1,5 roku więzienia w zawieszeniu na 3 lata i ponad 500 000 złotych grzywny dla biznesmena Marka Falenty. Proces w sprawie tzw. afery podsłuchowej ciągnie się od maja 2016 roku. Zarzuty usłyszeli biznesmen Marek Falenta, jego współpracownik Krzysztof Rybka oraz dwaj kelnerzy Konrad Lasota i Łukasz N. Ze względu na brak nowych materiałów dowodowych dziś rozpoczęły się mowy końcowe. Głos zabrała prokuratura, która domaga się kary 1,5 roku więzienia w zawieszeniu na 3 lata dla Marka Falenty. Biznesmen miałby dodatkowo zapłacić karę grzywny w wysokości 540 000 złotych. Bezwzględne więzienia dla Falenty na okres od 3 do 4 lat żądają pełnomocnicy nagrywanych polityków Platformy Obywatelskiej. W przypadku pozostałych oskarżonych prokuratura domaga się 10 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata dla Krzysztofa Rybki i kelnera Konrada Lasoty. Ze względu na współpracę ze śledczymi kary uniknie drugi z kelnerów, Łukasz N. Wszyscy oskarżeni mieliby jednak zapłacić 50 000 złotych na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym. Częstotliwość rozmów między Falentą a kelnerami, zeznania świadków oraz zapisy zabezpieczonych pendrive'ów jednoznacznie wskazują na winę podejrzanych, wskazuje prokurator Anna Hopfer. Kolejną rozprawę zaplanowano na 16 grudnia, wtedy mowy końcowe wygłoszą obrońcy oskarżonych.